Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Harry'ego Pottera i Zakon Feniksa. I tak moi drodzy, dzisiaj idziemy już do... czyżbym nie miał za tego zapisanego tutaj? Tak jest, nie mam. Pójdziemy, gdzie myśmy to mieli iść? Czekajcie chwilę, bo ja już zapomniałem. Chwila. My jesteśmy tutaj. Do Freda chyba mieliśmy iść, nie? Jak dobrze pamiętam. Chyba tak, dobra, to pójdziemy do Freda już. Tędy? Dobra. Dobra, to idziemy powolutku sobie do nich. A, i tam od razu będzie jeszcze ten, jak to się nazywa? I tam będzie od razu już ten, Lee Jordan przecież, co nie? Bym zapomniał normalnie. Znaczy totalnie. Dobra. Powolutku schodzimy sobie z tego, w ogóle z tych pięter już, co nie? I chybaż... Ej! Kurnia, serio! Do góry muszę iść, tak? No dobra, okej, aha, tędy. Dobra, pięknie. Dobra, okej, okay, teraz którędy? Chyba którędy się... O, już tam cicho bądź, głupi portrecie wpierony. Ugh, głupi portret wpierony. Ej, gdzie oni w ogóle są? What the fuck? Gdzie oni są w ogóle? A ja mogę w ogóle już wyjść na ten? Jest Susan, powiedzmy jej o pokoju życzeń. O Boże. Co robi z Krabem i Goylem? Myślisz, że jesteś taka wyjątkowa, bo masz ciotkę w ministerstwie? Podobno z twoją ciotką są same kłopoty. Ktoś daje jej nauczkę. Iście stąd! Dobra, pomożemy już. Nie będziemy się opierdzielać. Harry, Hermiono! Ron, hej! Harry na pomoc! Harry, o, Harry! Patrz, przyszli ratować tę małą. No dalej, Potter! Co zamierzasz zrobić? Jak przejdzie? Wpieprzyć ci! Trzeba będzie użyć różdżek. Rzućmy na nich zły urok. Trzeba ich odciągnąć od Susan, żeby z nią pogadać. A masz, dziadzie, ty pizgnięty. I ta muzyka, tu, tu, tu. Skończy zmarnie! Brentfota! Brentfota! No jak ja mam rzucić mu? No... Czekajcie, chwila, chwila, panie! Chwila, no... Chwila, jak ja mam w ogóle to coś... A, tak. Kurde, serio? Pięknie. Expelliarmus! Przestań! Hej! O ja pierdziele, serio! Tam, tamten leży już! Kurde! Jak to był Expelliarmus? Lol! Jest! Udało się chyba! Albo i nie! Jest! Pięknie! Ho, ho. Dzięki, to było super! Ha, zajebiście! Na pewno zrobiłabyś to samo. Tylko, że nie jestem tak dobra w rzucaniu zaklęć. Oj, oj, oj. Powinnaś przyjść dobra. Na spotkanie GD. Będzie na 7 piętrze w pokoju życzeń. Dzięki! Nie ma za co, dobra, idziemy teraz do tego jeszcze mieliśmy miejsce, nie? 21 już mamy! Ej, ale szybko, powiem wam. A tędy. Czekajcie, które dom iść w ogóle? Tędy? Chyba tędy, dobra, jakoś. W porządku? Tu stoi ta profesor McGonagall? Nie. Patrujesz gargulców? Nie, na razie nie. Na razie daj mi święty spokój, ty. Hermiono. Wrenna Hermiona. Jeszcze nie dała mi spokoju z tymi gargulcami, no Boże. Jezu, mam już jej dość, powiem wam czasami. Tak w poprzednim odcinku była masakra. Osiadarłem. Nie
Czy nie do końca się darłem, ale się wkurzałem już na nią, no, normalnie już na tą Hermioną. No to pizgniętą Hermiona. Czy ona tak w realu też tak była? Kurde, ta Emma Watson? Czy jak tam? No. Emma Watson, kurde. Dobrze ja idę? Chwila, no pani. Dobra! Fajnie, jesteśmy już tu, tylko jak ja mam tam wejść? Tutaj, o są tu jacyś są tu, no. Tak daleko się zapuszczają, kurde? O, jest! Nie, są nasi. A to są... Kurde, ile razy będziecie mi gadać? Szukaliśmy was. Znaleźliśmy miejsce na spotkania GD. Mam nadzieję, że nie łamiecie regulaminu. Nie przeszło nam to przez myśl. Co, Fred? Nie przy tylu prefektach dookoła. Jedynie chowamy przedmioty, które mogłyby przeszkadzać nadwrażliwym jednostkom. Na przykład Ambridge i Filchowi. Pomożesz nam? Ktoś musi wejść na górę magazynu. Podamy ci pudła, a ty postaraj się wrzucić je do łodzi. Bylibyśmy zobowiązani. Ja, gdzie na górę? Dobra. Gdzie ja w ogóle wejść mam? Co ty, Ron? Odpierdzielasz. Co za debil. A, okej. Czekajcie. Co mam zrobić w ogóle? Pudło mam, tak? Ja mam wejść na górę, czy jak? What? A teraz Harry Potter minął linię startu? Wchodzi po drabinie? Z każdej łodzi trzeba zdjąć pokrowce. Wrzuć pudła do środka i je przykryj. Nałóż pokrowiec i misja skończona. Świetnie! Dziękuję! Okej, Harry, podajemy pudła. Po prostu wkładaj je do łodzi. Nie ma sprawy. Super. Wingardium Leviosa! No, dzięki. Oj, źle. Czekajcie, tak. Dobrze. Ale będzie zabawa. Odwróć się tu, Harry, kurde. Jasne. Właśnie tak! Dobra. Ile tam jeszcze tych pudeł będzie? Wingardium Leviosa! Gotowy! Da się tu jeszcze? Nie, źle. Źle. Źle będzie. Chwila. Tutaj. Prawie koniec! Jeszcze trochę! Dobra, pięknie, fajnie. No, rzucaj. Wiedzieliśmy, że można na ciebie liczyć. Pewnie. Kurde, Fred. Znaczy nie, nie wiadomo, który to, który... Właśnie, który to, który. Nie ma sprawy. Oj, oj, oj. Świetnie! Dobrze, teraz przykryj pudła prezentem. Akcjo! Świetnie! Serio? Masz na dół. Serio, kurde, od razu obydwa? LOL. Ej, ale złaź stąd już. Myślałem, by się zbugował, kurde. Dobra. A może mały pokazik? Ostrożnie, bo Ron i Hermiona wyznaczą nam szlaban. Ej, co jest w tych pudłach? Chcesz się dowiedzieć? To rzuć redukto albo incendio na te pudło. Tak, powiedzmy, że pomożesz nam w badaniach. Rzuć redukto albo incendio. Na to pudło. Rzuć redukto albo incendio. Na to pudło. Nie, czekajcie, jak incendio lub jak? Incendio jak to było? Aha, tak. Rzuć redukto albo incendio. Na to pudło.
Co to jest? Dobre! To było super! Cieszymy się. Dobra. Dziękujemy za pomoc w badaniach. Jakich badaniach? Dowiedliśmy, że nawet idiota je obsłuży. Chodźmy już. Do zobaczenia na spotkaniu. 7. piętro, pokój życzeń. Super. Przyjdziemy. Dobra, a ten Lee Jordan? Bo jest tu 4. Nie tu! Kurde. Nie tu. No kurde, co ty robisz, Harry? Jezu. O właśnie, tu. No dobrze, brawo. Brawo, kurcze, Harry. Co to tak mi się tu wiksuje? Ten monitor mi się wiksuje. What? Dobra, nieważne już. Kogo my tu mamy w ogóle jeszcze do zrobienia? Mam 24 tych ludzi, już na 28. No kurde, gra mi wiksuje, no w piruny, serio. Dobra, szukamy. Ej, no serio. What the fuck? Co jest? Spoko, dobra. Hanna. Jak? Cholera, gra mi wiksuje w pierone. Kurde. Dobra, okej, idziemy dalej, powolutku. Musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binksa. Ej, czego to tak jest? Dobra, idziemy na górę. Tylko mi się znowu, jakbym musiał kurde grę wyłączyć i włączyć, znowu mi się zapisze tam gdzie wcześniej. Kurde, w tym pokoju. Kurde, nie fajnie, co nie? Powiem wam. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Tędy. Wszędzie w Hogwarcie. Kurde, wkurza mi to gra już. Gro, uspokój się już. Ej, to jest. Gdzie ona jest? Tu? Chciałabym być tak dobra w Quidditcha jak ty. Aha, to graj. Chwila. Kurde, gra mi wiksuje! Którędy? Nie wiem. Tutaj chyba gdzieś jest. Czy nie? Tak, tutaj. Oj! Ojej! Cześć! Cześć! Dobra. To jest ta jak ona? Oj, tu jesteś, tu jesteś. Cześć, Hanno! Co robisz? Muszę zapamiętać! Nigdy się tego nie nauczę. Z jednym przedmiotem możemy ci pomóc. Mamy spotkanie dotyczące obrony przed czarną magią. Spotkanie? Ale Umbridge zabroniła. Zobaczy nas. Obleje sumy, wyrzucą mnie. Wszystkich nas wyrzucą. Nie martw się. Użyjemy tajnego przejścia, żeby dostać się na spotkanie. Serio? A gdzie będzie? Powiemy ci później. Chodź, Harry. No dobra, co mam zrobić w ogóle? Chwila, no panie. Jezu, gra mi wiksuje, wiecie co, za chwilę się widzimy z powrotem. Jednak. No okej, dobra, witam was znowu już po przerwie i tak. Czekajcie, my jesteśmy koło niej, tak? Moi drodzy, ona potrzebuje właśnie skrótu. I tak, moi drodzy, ja sobie tu wyczytałem w jednej rzeczy, to jest parter dopiero, tak? Tu jest drugie piętro i to jest na 7. piętrze właśnie skrót. Jest skrót właśnie do... Czekajcie, tędy dobrze i dobrze, dobrze idę, dobra. Jest skrót do portretu... Kurde, serio. Dobra. Piętro trzecie, piętro czwarte. Chyba na 7. piętrze, jeżeli dobrze wyczytałem, bo mogę się mylić. Piętro piąte. Piętro szóste. I 7. Dobra, jesteśmy na 7. A tam dalej coś jest? Nie. A może źle chyba wyczytałem. Chyba tak. Czekajcie, piętro 6. Tu się nie da. Piętro 5. Co tu w ogóle jest o tu? Nie, to nie jest to. To nie jest to.
To nie jest to miejsce. Chwila, tam coś jeszcze jest. O, tu sobie wyjdziemy. Nie, to też nie jest to. To jest piętro szóste, siódme. No kurde, nie chciałem w tą stronę, serio. Chyba tutaj, ale mogę się mylić, kurczę. Nie, to jest nasze! Co ja to robię? Kurde, serio. Wiecie co? Ja tu sobie jeszcze raz wyczytam, okej? To znowu się za chwilę widzimy, niestety, hehe. Okej, witam was znowu już trzeci chyba raz, nie, po przerwie, niestety, dobra. Chwila. To nie jest ten portret, chwila. Lochy? Ona w lochach była? Powiesz mi, gdzie jest to tajne... Nie powinna się... No... Kurde. What the fuck? Nie, to są lochy, to nie. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam, gdzie może być ten... Czekajcie. Bo tutaj... Jest też kolejny jakiś... Tu nie działa to coś. Tu jeszcze jest kolejny. Nie, tu nie jest w ogóle przejście, lol. Tu jest jeszcze chyba jakiś... Czekajcie, tu nie ma żadnego, kurcze. Słuchaj, z tym hasłem... Wyjdź z zam! Co? What the fuck? Czekajcie, co on będzie jeszcze mi mówił ten portret? Co nie? Nadal nie znam hasła. Używaj głowy, a nie tylko serca. Odwaga. A ta, kurczę, ta Hanna. Ona chyba nie była, mi się wydaje, w Gryffindorze. What the fuck? Powiem wam, kurde. Ona nie jest puchonem przypadkiem? Chwila. Powiesz mi, gdzie jest to tutaj? Nie powinna... No tak! Kurde. Lol. Czekajcie, zaraz, wyjdziemy z zamku. Może będzie dobry pomysł, ale... No nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego... Nie wiem, czy dobrze to robię. Kurde, jeszcze raz wyjdziemy tu. Znowu knujemy. Słuchaj, z tym hasłem... Wyjdź z... Wyjdź z zamku, okej, no dobra, to wychodzimy. A może jakiś puchon wie, ale... Czekajcie, zaraz. Wyjdziemy z zamku. Wyjdziemy z zamku. Co to jest? To nie, to Hufflepuff. Chwila, jak chcesz tu wyjść. Dobra. Dobra, okej. No, co? Harry, no. Trochę dziwne. Co nie? Podziwiaj. No. A, coś takiego, dobra. No dawaj, no pokazuj, co ty tam mówisz. Przypomina mi to kręgle. Dobre. Dobra, teraz ja, tak? Jeszcze. Nie, teraz to inny będzie. Chwila, sobie zagramy w tą minigrę jeszcze. Sobie zobaczymy, Harry. A, bo to musi wyjść... Aha, okej, okay, już wiem, dobra. To chyba musi wyjść z tego, z kółka, dobrze mówię? Wow, pięknie. Teraz ja, tak? Wow, skubaniec, nie! Zatrzymaj się, proszę! Zatrzymała się, dobra. Teraz ja jeszcze, tak? Dobra, chwila, tu sobie wysunę trochę. O, ma. Nie, to miałem strzelić. A jak ja miałem... Czekajcie, jest tu w ogóle coś... Jakaś pomoc? Informacja o grze, to nie. Dobra, zaraz. Kurde, on może tra... Wyszła ta kulka. Aj, niedobrze, podziwiaj. No. O nie! Jak on to robi, kurde. Wow. Niedobrze. Czego dwie kulki tu są jakieś żółte?
Czekajcie, zaraz. Pięknie. O nie! Fuck! O Jezu, przegrałem chyba. O kurde, 3. A teraz co zrobić trzeba? Ja tu nie mam kulki. Aha, dobra. Czekajcie, jest tu w ogóle coś na temat tego? Nie. Chwila, nie. O właśnie, portrety, chwila, no. Nie, czekajcie, wyjdziemy z tej minigry jednak. Jednak wyjdziemy z tego, bo to... Wygrałem! No i dobra. Chwila, kurde. Pożyczysz wypracowanie z historii magii? Przykro. Chciałbyś. 30 listów, pomożesz mi wybrać. Ty jesteś Tak. Kurde. Czujesz szlamę? Ale śmie... Ale ha Potter śmierć. Miło mi. Dobra, kurde, jak ja muszę znać te hasło? The fuck? Kurde, żeby było tak... Kurde, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Nie ma, nie wiem normalnie. Świry Potter! A spadaj! Szlamo ty. Też tak będę mówił. Dobra, kurde, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam, jak ja mam to zrobić. Nie wiem, normalnie nie wiem. Kurde. Trochę to dziwne jest, powiem wam. Powiesz mi, gdzie jest... Nie powinny... No tak! O kurde! What the fuck? Chwila, tu coś jest! Aaa, już wiem chyba. A tu nie... Przepraszam, czy zna pan... Oczywiście! Super! Dziękuję, że go przyprowadzi... Dobra, hasło to parszywy kundel, okej. Dobra, mam! To tutaj, kurde, jednak, ja myślałem, że to tam. Po prostu powiedz parszywy kundel portretowi astronoma na 7 piętrze. Jeśli użyje... Dzięki. Justin Finch Fletchley obiecał, że pomoże mi... Dobra. Okej. Okay. Justin jak? 26. Jeszcze dwóch. Okej. Okay. Czekajcie, mi został jeszcze... Kto tu został mi? Dean Thomas. Nie, Zachariasz jeszcze. Czekajcie. Szukanie gargulców. A, zrobimy to. A co tam? Zrobimy jeszcze to, może nam się uda teraz jeszcze. I będzie już koniec. Jeszcze zostało nam ile? Tych członków dwóch zostało nam. Tędy, tak? Okej. Okay. Dobrze, bardzo ładnie. Nie wiem. Nadal wypatrujesz gargulców? Tędy, tędy. Dobra. To król Wieprzlej z przyjaciółmi. Wieprzlej? Tak, tak. Śmieszne. Ew, tędy. Dobra. Jeszcze nam to zostało i jeszcze ten Zachariasz. Musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binza. Dobra, kurde. Ile razy jeszcze będziesz mi to gadać? Jezu, mam już cię dość. Kurde. Serio, mam już jej dość, powiem wam. Kolejny odcinek już mam jej dość. Ale dobra, okej, na razie idziemy sobie. Te gargulce, jednego chyba spotkałem, co nie? Jak pamiętamy. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale kurde. Tylko niektóre mówią. Wiem. O, nie tędy, nie tędy. Tędy będzie szybciej, dobra. Oj, nie trafiłem. Dobra. Gdzie jest ten Dean Thomas? Co jest ten, ta? A, to jest ten murzynek. Znalazłeś mówiące gargulce. Jeszcze nie. Dobra. Gdzieś tu był, pamiętam. Gdzieś tu jest. O, jest tu coś. Tu chyba gdzieś jest mówiący gargulec. Czy potrafisz mówić? A normalnie twoi rozmówcy nie mówią? Zazwyczaj nie rozmawiają. Zapewne gar... Dzięki za rozmowę. Nie wygląda? Czy one wszystkie są stuknięte? Pewnie tak. Nie wiem. Dobra. Co tu jeszcze jeszcze ile muszę tych gargulców znaleźć? Kurde, nic nie pisze na temat tego, co nie? Ej, niedobrze. Kurczę. Szukanie gargulców. Gdzie jeszcze jest jakaś informacja na temat tego? Znalazłeś mówiące gargulców. Jeszcze... Znalazłem dwa. Chyba. To jeszcze... A ile było? 5!
Czy nie? Czekajcie, bo ja już nie będę tam w tej chwili. Nie, to nie to, tylko to mi chodzi. Dobra, jednak znajdziemy kiedy indziej je. Idziemy do tego najpierw, do tego, do biblioteki. Pomożemy mu, może to będzie szybciej, to nie? Z tymi gargulcami to jeszcze się zobaczy, jeszcze w... Tędy. Jeszcze sobie, wiecie gdzie zobaczę, w... No, w takim fajnym miejscu. Cześć. Się domyślacie. A czekajcie! Chwila. Depulso! Nie depulso. Chwila. Zaraz, lista za... Nie wskazówki. Tylko lista zaklęć. Do odpychania, właśnie, depulso. Nie, to też nie. A właśnie. Czekajcie, może przesunąć się? Nie, to też tak, nie? Tego nie da się? Kurde, co jest? Czego nie mogę tego? LOL. Czemu nie mogę tego, kurde, wziąć? LOL. Tu nic nie ma. Kurde, co ja tu będę się... Czujesz szlamę? Won. Co tym razem knujecie? Co knujemy? A w... Nie wiem, pomyślę. Czekajcie. Tu już... Chyba znalazłem. O, tu jest jakiś... Śpi sobie. O! Któż to? Mam nadzieję, że skończyliście pracę nad przeciwzaklęciami. Pamiętajcie, że wyniki sumów będą miały wpływ na całe wasze życie. Tak, oczywiście, profesorze. Przed oddaniem wypracowania muszę jeszcze sprawdzić jedno przeciwzaklęcie. No tak, ja też. Znam doskonałą książkę. Wybitne osiągnięcia w czarowaniu. Ale ktoś wypożyczył ją z biblioteki. Musimy się dowiedzieć, kto. Okej, dobra. To i tak idziemy do biblioteki. Co nie? Życzę cudownego dnia. Cudownie, Zachariasz Smith. Musimy mu mówić, gdzie jest spotkanie? Tak, musimy go zatrzymać w GD, skoro wie o jej istnieniu. Okej. To jest ten? Później jest spotkanie. Dzięki, ale mam mnóstwo pracy, a szkoła przede wszystkim. Sam rozumiesz. Jasne. A jakbyśmy ci pomogli z pracą domową, to przyjdziesz? Co? Pewnie tak, ale najpierw muszę zdobyć potworną księgę... O Jezu, serio? Dobrze, załatwimy ci ją. Hermiono! Poszukajmy potwornej księgi potworów. Okej. Najlepiej poszukajmy... W bibliotece? Gdzie ona w ogóle jest, ta książka? Kurde. LOL. Gdzie jest ta księga? Ojoj. Hermiono, musimy znaleźć tę książkę. Dajcie mi książkę. Tutaj gdzieś jest? Ta. Tutaj jest? Nazywam się Zachariasz Smith i jestem głupkiem. Ta. Gdzie ta księga? Pieruny. Ej, o. Potworna księga potworów. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Musi być gdzieś tutaj. Tu coś jest takiego. Musi być gdzieś tutaj. Jak ja mam ją znaleźć w ogóle? LOL. Musi być gdzieś tutaj. Gdzie jest ta księga? Kurde. A z tej strony też się... Są te książki... Nie, nie ma. Czekajcie, gdzie jest potworna księga? What the fuck? Musi być gdzieś tutaj. Kurde, kto ma księgę? Pytam się. Czy tutaj gdzieś jest? O, tu coś jest. To jest odpowiedni dział. Potworna księga potworów musi być gdzieś tutaj. Kurde, tu jest. Ślepa jesteś. Do tej książki szuka Zachariasz.
Nieźle, Harry. Dajmy ją Zachariaszowi. Dobra. Okej. Gdzie ty jesteś, Zachariasz? Tutaj. Proszę. Nic z tego. Ale mówiłeś... Zdobądź trochę eliksiru wiganowego. Dobrze. A gdzie mam ten eliksir znaleźć? What the fuck? Chwila. Eliksir wiganowy. Życzę cudownego dnia. Potrzebny mi eliksir. Do szpitala. Aha, okej, nie ma problemu, do szpitala, dobra. Dobra, szukamy szpital, skrzydło szpitalne znaczy. Co nie? Gdzie jest to coś? O jest, skrzydło. Skrzydło szpitalne. Wesoło tam. No pewnie. Jak tak dalej pójdzie, to wyląduje w szpitalu. Dobra, idziemy szukać tego, tego. No dobra, dobra, dobra. Byłeś ostatnio na przesłuchaniu? Ale śmieszne. Wczoraj. Wiesz, ziomuś. Teraz mamy. Zgubiłem plan. No to co ja poradzę ci, jak zgubiłeś plan, kurde? Ja cię kręcę, serio. Zgubił plan? O Boże. Oni tak specjalnie mówią o mnie. A się wkurzę na nich, to tak zrobimy, kurde, z nich nauczkę im, kurde. Tym ludziom, co nie? Dobra, mamy szpital, okej. Okay. To szpital jest? Szpital, ta. Dobra, i co mamy tu znaleźć. Ciekawe, w ogóle? Co teraz wymyśli Umbridge. Idziemy zobaczyć. Nie wiem, wpierniczy ci zaraz. What the f... Tędy? What the hell? Czego tędy? Dobra. Dobra, którędy teraz? O, tędy, dobra. Kurde, daleko jest, powiem, ten szpital szpitalny, skrzydło szpitalne. Aha, tutaj. Ojoj, daleko. O. Wingardium Leviosa! Mam kolejny gargules, jak mi się wydaje. No dobra. No, co jest? Czemuż nie mogę z nim gadać? Lol. Dobra, idziemy dalej. Ale znalazłem, kurczę, to dobrze, co nie? No czego się pcha ta wpierone? O Boże, się pcha jak... O Jezu, masakra. Którędy, tędy. Dobrze idę? Dobrze idę chyba, tak. W świecie, który coraz bardziej zdumiewa i wprawia w zakłopotanie, potrzebujesz rytmu i słów, aby rozmawiać. Coś takiego. Dobra, pięknie. Duby smalone, serio. Co on to gada, Jezu. Dobra, gdzie jest to skrzydło? Kurde, daleko, powiem wam. Wingardium Leviosa! O, tu coś znalazłem, ale to nie jest pierwszy gargulec. Chyba. No właśnie, to nie jest gargulec. Dobra, mniejsza o to, co nie? Reparo! Ojej. Pięknie. O, dostałem dwa poziomy, znaczy doświadczenie, pięknie. O proszę, trzeci poziom. Odkrycia i znowu ta! W naszym pokoju jest dużo nowych rzeczy. Dobra, fajnie. A mi te rzeczy niepotrzebne, wiesz, jęcząca Marto. Tędy, dobra. A właśnie, czekajcie. Właśnie, przypomniałem sobie o jednej rzeczy. Tu nie ma, dobra, tu nie ma przejścia jednak. Tutaj jest ten kolejny, ten... Aha, tu znalazłem już go, dobra. Chcesz poćwiczyć zaklęcia i uroki? No wypad! Spotkamy się na dziedzińcu przy sali transmutacji. Tak, będzie fajnie. Dobra, już. Kurde. Przesunta się! No co za małpy wrenny. No i jeszcze je. No przesuniecie się. Kurde. Ja pierdzielę, serio. Serio ro... Ja pier... No, brawo. Wreszcie się, kurde, przesunęłaś. Spirun. Nie tędy.
Tędy? Wypad! No, wypad mnie stąd. Kurde. Nie wiem. Przynieśmy go ze szpitala. Dobra, już lecimy do szpitala. Wiecie co, moi drodzy, znowuż muszę się... Zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, okej, witam was znowu, kurde, nie wiem, który raz już, ale dobra, okej, już nie będę już kończył już tego. Nie będę już kończył, jak to się... Czekajcie, źle idę. Tak myślałem, że źle idę. Czekajcie, tutaj, tak, dobra. Okej, jesteśmy. Rozejrzyjmy się za eliksirem dla Zachariasza. Tutaj coś mamy, Tu coś mamy, ale jak to zdobyć, to zaraz zobaczymy. Jest tu! Mam go! Wracajmy do biblioteki i dajmy go Zachariaszowi. Dobra. Dobra, wypierdzielamy już z tego miejsca. Czekajcie, tak, teraz sobie zaznaczymy Zachariasza. Oj, tutaj. A co mogę wam tu zrobić? U Flitwicka. Dobra, idziemy do biblioteki powoli. Chyba dobrze idę, co nie? Chyba dobrze, dobra. Okej. Dobra, idziemy do Zachariasza powolutku. Żeby tylko nikt się nie gapnął, że mamy ten eliksir. Ale nikt się nie gapnie, bo my mamy go schowanego. No przesuń ta się, kurde. Co ja mam z wami robić? No ludzie. Się pchają w pieruny. Się pchają jak nie wiem co. Co nie? Dobra, idziemy powolutku sobie tutaj. Teraz tak, którędy? Tędy, okej. No tędy! Dobra, kurde. O, właśnie, o to mi chodzi. Tędy. Okej, dobra, piętro drugie. Aha, i tędy, dobra. Oj, co ja robię? Co ja tu wyrabiam? No ludzie, no, fajnie, nie fajnie. Okej. Dobra. I chyba będzie zaraz, pewnie koniec odcinka, tylko damy jemu ten eliksir. I chyba tak myślę, że zakończymy odcinek sobie ten. Troszkę długaśny, ale cóż. Wiecie, ja przy grach się bawię, co nie też. My się śmiejemy z tych ludzi tutaj, co nie w tym. Jak co robią, co oni tu do mnie mówią, co nie, coś plota w pierone. Dobra, okej, jesteśmy prawie chyba na miejscu, tak myślę. Tak jest, dobra. Dobra, teraz tędy. Tak jest. O, już znam drogę bardzo dobrze. Ja w ogóle nie patrzę na to, co oni to wyrabiają, wiecie? Hermiona. Wiesz o tym? Dobra, mamy bibliotekę, bardzo do... No... Czy życie ma sens? No nie wiem. Nie tędy! Kurde, czego ja w zielarstwo poszedłem? Lol. Dobra, nie tędy. Czemu mnie tu powiesili? A skąd mam wiedzieć, czemu cię to powiesili? Boże, nie wiem. Czekajcie, tędy? No wypad! Kurde! Co za... Tędy... Kurde, to sterowanie masakra, powiem wam, jest niestety, ale cóż... Gdy wejdziemy do biblioteki, postaraj się być miły dla Zachariasza, Ron. Proszę. Skończyłem wieki temu. Teraz muszę się dowiedzieć, kiedy umarł... A jak się... Tak. Oho! Ser Nikolasie! Nie pamiętasz? Byłeś na przyjęciu z okazji 500. Tak, w drugiej klasie. To znaczy, że pan umarł w 1492. Wiedziałem, że zapamiętasz. Z jakichś względów wszyscy pytają o datę mojej śmierci. To chyba znaczy, że myślą o urządzeniu przyjęcia. Dobra, już koniec.
co dobra, jest? Dobra, Zachariasz. Tak, myślę, to znaczy, że widzę. No więc spotkanie GD jest na 7 piętrze. Dobrze, do... Dobra, okej. Okay. I co teraz zrobię? 27. To jeszcze nam został kto? Filunia. Właśnie, czekajcie, jeszcze te chyba nam zostały. Kurczę. Dean Thomas, właśnie. Jak mam to zrobić? Dwa gargulce znalazłem chyba. To jeszcze nam został ile? Kurde, jak mam zrobić to zadanie o to cholerne? Skoncentrujcie się na czymś. Hermiono, musi... Jako książkę. Dobra, chwila. Dobra, mniejsza o to już to książkę, co nie? Dobra. Ładna fryzura. Spadaj. Nie mogę wierzyć, tędy. Że uczynili króla wieprzleja prefektem. No, ja też, kurde. Myślałem, że Dobra, okej, okay, nie róbmy sobie już jaj. Czekajcie, gdzie jeszcze może być, kurcze... Ten gargulec. Kurcze, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Tu jest? Z tym te gadałem chyba już. Jestem tu od dwóch. Z tym też gadałem już? Czekajcie, tu jest... Co mam z tym zrobić? Depulso! Wow, jakie fajne. Dobra. Czekajcie, tak? Znalazłeś, mówię... Jeszcze nie... Kurde, jak bym to znaleźć? Dobra, moi drodzy. W kolejnym odcinku pewnie się zajmiemy tym. Tymi gargulcami i zostanie mi tylko te zadania od nauczycieli do zrobienia. A, muszę jeszcze poświczyć. Znaczy, no. Aha, Petrificus Totalus chce się nauczyć. Rictus Sempra. Reducto. Zadanie profesora Flitwicka. To tylko nam został ten Dean Thomas, nam został. I chyba tylko tyle mi się wydaje. Możemy już nauczyć ich tak mniej więcej już tego... tych zaklęć, na przykład Genie trzeba będzie pomóc. Colinowi, temu Crewayowi. Jeszcze tam komuś pewnie, a jeszcze temu pewnie, jeszcze temu Zachariaszowi, co był w bibliotece. Chyba Ernie chce jeszcze czegoś się chce nauczyć, ale nie jestem pewny w tej chwili jeszcze. I znowu gra mi się, kurde, wiksuje. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!